Siemaneczko drodzy widzowie, witam Was. Jak widzicie, dzisiaj troszeczkę z rączki. Troszkę się pomalował zbiornik. Tu się troszkę pomalowała osłona. Coś trzeba robić, bo niestety budy póki co robić nie mogę. Muszę czekać na detale. Dlatego z tego miejsca zapraszam Was na 15. część filmów o odbudowie Nissana Patrola. Jeśli do tej pory nie subskrybowaliście mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Potrzebne są te subskrypcje, pamiętajcie, dążymy do 1000, jak również naciśnijcie dzwoneczek, no i oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę, bo z tym ogląda się lepiej, tak? Mi to pomaga budować kanał, Was to nic nie kosztuje, a pomoże to tworzyć dużo lepsze treści na przyszłość, tak? Mój burdel do garażu, z tej perspektywy to pewnie jeszcze tego nie było widać. Niestety, takie rzeczy ze sobą ciągną takie remonty. I nic nie poradzisz. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Od 1 czerwca, jak się nie mylę, zmieniają się pewne zasady na YouTubie i na moich filmikach, zresztą na wszystkich filmikach, nawet tych, które jeszcze nie są w programie tym zarabiania pieniędzy, zaczną pojawiać się reklamy. Niestety jest to już niezależne od nas. YouTube zacznie pobierać daninę 10% od zarobków, jak również na filmikach tych, które jeszcze nie są w programie partnerskim, a dotyczy to podobno 90% filmów na YouTubie, zacznie wrzucać swoje reklamy. Więc jeżeli do tej pory zastanawiałeś się albo nie chciałeś dać suba, żebym nie daj Boże nie nazbierał, bo się pojawią reklamy, no to teraz już nie ma to żadnego znaczenia. Reklamy są, tak czy siak będą, YouTube sobie tak wprowadził. A więc jeszcze raz nie zapomnij dać suba, dzwoneczek w górę i łapeczkę i jedziemy z tematem. Hej! Dobra, wygląda to tak. Tu zrobione, pomalowane na czarno, belka też pomalowana na czarno, tutaj całe nadkole, płyta, wnęka, wszystko zabezpieczone już kobrą, także tą stronę biorę się za składanie, no i mam też zabezpieczoną podłogę, całą jeszcze z tamtej strony mi trochę zostało, ale tu mam już wszystko na czarno, tak jak widać tu i tam z tamtej strony widać jeszcze białe, to jest jeszcze do malowania, ale tu już mam porobione, także składam tą stronę i przechodzę na drugą. Słuchajcie, no i pomalowane nadkole. Tutaj środek już zamontowałem, zbiorniczek, płyta zamocowana, przód, tam już nawet lampa zamocowana, belka. No i tak to wygląda od dołu, jak się spojrzy. Ładna czarna podłoga. Wszędzie tam, gdzie ma być czarna. O tak to wygląda. Tu progi. Także podłogę mam zakończoną. Środek na razie tylko epoksydem i tak zostaje, bo biorę się tutaj za górę. Muszę usunąć ten klej. Muszę... Tu jest szczelina, bo jest dach odklejony od tej belki. Muszę to poluzować tu na śrubach. Podnieść belkę i przykleić dach do tych belek i bierzemy się za zewnętrzną część, ale najpierw
opuszczam go maksymalnie na kobyłkach do dołu, żeby nie był tak wysoko, żeby miał łatwiejszy dostęp do linii dachu. No i bierzemy się za całą górę. Jeden z ostatnich etapów. Robimy całą karoserię, no i następnie elementy już takie, które są przykręcane. Butniki, maska, drzwi i będziemy go składać do kupy. Oczywiście zanim się wezmę za maskę, drzwi i błotniki, to co tu stoi zostanie skompletowane i wyjedzie z garażu tak, żebym garaż miał. Furo na glebie opuściłem maksymalnie jak mogłem na kobyłkach. Teraz mam dużo więcej miejsca tu z góry. Dostęp do dachu. No i tak prawie, że tarcze tykają ziemi. Stoi na czterech kobyłkach. No i tak, wszystko oklejam dół, tak żeby ten kurz już nie zachodził tam pod spód, żeby nie syfiło tego spodu, bo przypominam, że spód jest jeszcze nie zrobiony barankiem. A chcę go zrobić dopiero jak wyschnie kobra, czyli za jakiś tydzień, tak lekko za tydzień, nie? Więc przez ten czas będę robił górę, tutaj zajmę się tymi rantami, ale zanim przejdę do rantów, to ogarnę sobie środek, okleję tutaj jakąś, położę, o tu mam taki papier grubszy, wyłożę, żeby tu już tego jakoś tam nie dewastować, to i tak będzie jeszcze raz malowane. Ale żeby już nie katować tego jakoś tam super mocno, nie? O, środek będzie pomalowany tak jak jest tutaj. Wczoraj mi farby zostało. O, na zdrówko. Wczoraj mi farby zostało, to tutaj już trochę popryskałem i środek będzie czarny. Natomiast według wstępnych ustaleń kolor karoserii to będzie khaki, oliwka, coś w ten sposób, nie? Także tak to będzie wyglądało. Dobra. Robimy. Nie gadamy.